Tak szczerze, parkę tak mu napierdoli. No tak, tak czuję po prostu, tak czuję. Będzie pła, pła, pła. W boksie się będą bili, nie? Kasiusza. Jak dobrze wiecie, Norman to mój były przeciwnik. Kibicuję mu bardzo i myślę, że on to wygra. Czyli trzymamy kciuki. Niech wygra lepszy. Klatka zweryfikuje, ale myślę, że on to wygra. Nikomu nie kibicuję. Niech wygra lepszy. A będziesz dziś oglądać? Park kontra twój dawny rywal Kasiusz w boksie. Co o tym myślisz? Norman Park. A dlaczego? Dobrze, słuchaj. Zazwyczaj nie sympatyzuję z Kasiuszem, także tutaj na pewno będę kibicował Normanowi. A poza tym myślę, że ktoś powinien mu utrzeć nosa. Mi niestety brakło przede wszystkim kondycji, bo chyba pierwsza runda była wygrana. Myślę, że gdybym miał zdrowia na całą walkę, to może mi by się udało utrzeć mu nosa. Bardzo tego żałuję, że tak się nie stało, no, ale mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będę miał okazję, a może tym razem zrobi to Norman Park. Bardziej zostajesz... Nie mam szansę do Kasiusz Parka. Wiesz co, im bliżej kurwa walki, tym większe mam wątpliwości. Nie wiem dlaczego, nie? Że tutaj jestem, myślę, że wygra Park, ale kurwa nie, no... Im bliżej walki, to nie wiem. Nie zdziwię się, jak wygra kurwa Kasiusz, nie? Tak wam powiem, nie? Nie wiem czemu, nie? Bo w tym boksie to... No kurwa, niby nie trenuje, ale lubi się bić ten Kasiusz w tym boksie, nie? I to nie, że on bije, on walczy mądrze bardzo, nie? On kurwa mądrze walczy, ma twardy łeb, ma ciasną gardę, potrafi rozplanować tlen, więc naprawdę kurwa ma te umiejętności bokserskie, nie ma co mówić, może i kurwa melanżuje, jest fazownikiem, lubi to i on sam o tym, sam do tego się przyznaje, że on już nie jest sportowcem, nigdy nie będzie, też mu się ceni, kurwa, robi show, zarabia siano i kurwa, no nie zdziwiłbym się jeszcze, nie, może troszeczkę bym był zaskoczony, ale coraz mniej wątpliwości mam do tego, że mógłby wygrać tą walkę. I myślisz, że Don Cassio ma jakieś szanse w walce bokserskiej z Normanem? Kurwa, no właśnie wiesz, on sobie swoje warunki ustala jak zwykle, bo to jest pała taka, Don Cutasio. Wagę, przerwy jakieś, kurwa, rundy, nie wiadomo co. Ale wydaje mi się, że dostanie w jeb. Tylko szkoda, że no kurwa w boksie, nie? Mam nadzieję, że dostanie w pierdol w boksie. No i nie będzie miał żadnego innego wyjścia i w końcu przyjdzie do tego MMA, a w MMA to można wjebać, bo można albo udusić, albo bić, aż sędzia przerwie, a w boksie to co, albo może go 3 razy policzyć w jednej rundzie, albo może go wypunktować, nie, więc to tak naprawdę nie będzie taki wpierdol solidny, nie? Idziesz na walkę, nie? Ja muszę trochę zmienić temat, bo czat nie daje spokoju i dopytuje jedną sprawę Mateusza przede wszystkim. Co sądzisz o Normanie Parku w Fame MMA i czy Don Cassio ma z nim szansę w boksie? A on walczy tam? Nie, no ale jest dużo szumu wokół tego. Nie, ja już szumu widziałem. Bo zrobił szumik mały. Szumik jak widziałem. To, jak to Norman. Tak, a jest niezły w tym, co? Nie, potrafi wiesz. Nie, no to śmiech na sali, no co mam ci powiedzieć? No. Ale powiedział, że Norman, że jak przegra walkę w Fame z Don Cassio, to kończy karierę. Już go no ale to nie przegra, no to jak ma przegrać? Wiesz, będzie, no. Ale Mateusz, no, ciebie też pytają o tę walkę Normana Parka w Fame, bo ty jesteś bywalcem na galach, albo byłeś przynajmniej raz. Byłem i chyba się wybiorę do Łodzi 5 września, natomiast powiem ci tak, że... Ja w ogóle jak zbadałem tą przeszłość Don Cassio, to pewnie Izu powie więcej, bo to chyba chłopak z jego regionów. A kto to jest? Nie, on wiesz, on był w kadrze Polski w boksie. Zaczął chyba trenować w wieku 19. Jedną walkę w Husarsach nawet chyba. Tak, i on w ogóle trafił na jakiegoś gościa mega utytułowanego, Kazacha. Nie wiem, czy mistrza świata, czy medalistę facetę. Na pewno. Na pewno medalistę mistrza świata i nie przegrał z nim przed czasem, mając chyba 3 czy 4 walki na koncie, więc było mu obojętne, z kim boksuje. Ale na pewno talent do tego sportu miał. Okay. Prawdopodobnie nie miał do końca talentu do samodyscypliny. I dlatego być może dzisiaj walczy w Fame MMA, a nie w innej organizacji, albo dalej nie funkcjonuje w boksie. Natomiast no, umówmy się, że Norman Park, niezależnie od tego, że 3 razy przegrał z Mateuszem, to jest zawodnikiem z innej półki. Tak. To jest zawodnikiem jednak, który dotknął no, Himalajów przy Don Cassio tego zawodowego MMA sportu. No i wydaje mi się, że jednak Don Cassio z całym szacunkiem dla niego i
sympatią, to raczej tutaj nie miałby większych szans. Czy Mateusz, ty sprowadzałeś? 10. Będzie występować między innymi Norman Parker, z którym też się spotkałeś w oktagonie, no nie? Więc zastanawiam się, czy chciałbyś jeszcze wrócić na przykład do Normana Parker, który cały czas jest w gazie. Nie jestem emerytowanym zawodnikiem, chociaż nie wiadomo, jak się jego losy potoczą po tym Fame MMA. W każdym razie, jak oceniasz w ogóle to starcie, gdzie Don Cassio będzie się mierzyć z Normanem Parker? Dajesz szansę Cassiuszowi? Wiesz co, tak, ze względu na to, że jest to formuła boksu, tak. Nie jest to formuła MMA, gdyby to było w MMA, no to wiadomo, że na pewno by Park wygrał. Tak naprawdę na korzyść Cassiusza przemawiają jego warunki fizyczne, bo jest większy, ale tak po prawdzie to ja nie wiem, jak Park boksuje. Wiadomo, jest mańkutem, to na pewno jest troszkę bardziej niewygodny niż zawodnik stojący w normalnej pozycji. Ale... To dziwne, że nie wiesz, jak boksuje, wiesz, mimo wszystko spotykaliście się w oktagonie, ale tam dużo było akurat Przewalczyliśmy trzy rundy, aczkolwiek w każdą wymianę, w którą ja wchodziłem boksersko, to on raczej się skupiał na tym, nie żeby boksować, tylko żeby mnie obalać, tak. Co zresztą bardzo dobrze mu powychodziło, no i po tej walce to mogłem mieć odleżyny, więc no tutaj... Tak typowo boksersko, nie wiem, jak sobie będzie radził, no bo tutaj wiesz, kiedy miał, nazwijmy to, jakieś problemy, jakieś zagrożenie z mojej strony, no to sprowadzał walkę do parteru, więc... Poprowadził to mądrze w każdym razie. Poprowadził mądrze, no teraz tej możliwości nie będzie miał, więc ciężko mi powiedzieć, jak ta walka będzie przebiegać, bo wiadomo, jeżeli byśmy wzięli pod uwagę lata spędzone na macie i ten taki treningowy reżim, no to Park zjada Cassiusza na wstępie, tak? No bo wszyscy wiemy, jak Cassiusz trenuje, no nie za bardzo się do tego przykłada. Aczkolwiek, tak jak mówię, to są zasady boksu, to jest, kurczę, to jest tak, jakby tenisista miał być dobry w ping-ponga. No wiadomo, no tą rękę pewnie ma dobrze wyrobioną i tak dalej. Albo skłosza na przykład, albo nie? Skłosza, tak. Będzie bliżej. Dokładnie, jeżeli wiesz, damy dobrego tenisistę nagle na salę skłoszową, nie wiem, tak to się nazywa, no, z jakimś dobrym chłopem, który ogarnia skłosza, to wcale nie jest powiedziane, że ten tenisista go rozmiecie. Więc tutaj no... Ciekawy jestem tego starcia, na pewno je prześledzę. No i ciekawy jest na pewno reżim treningowy Don Cassiusza, tak? Don Cassio, który mówi, że na przykład ze względu na medialne obowiązki w ogóle nie ma czasu w tym momencie jeszcze wejść na salę. Żyjemy w czasach, kiedy ludzie więcej mówią o tym, że trenują, niż tak naprawdę spędzają czasu na sali treningowej. Są przypadki takie, że ludzie wchodzą na salę treningową tylko po to, żeby zrobić sobie selfiaka i że trening zaliczony. W przypadku Cassiusza jest zupełnie odwrotnie. Moim zdaniem jest to, jeżeli on pojawia się na treningu, to o tym nikt nie słyszy. On nie wrzuca fotek sali treningowej, a na pewno też trenuje, bo widać po poziomie sportowym, że to nie jest przypadek, że na tą chwilę Fejmie ma same zwycięstwa. No tak. W tym momencie ma chyba 4-0, o ile się nie mylę, taki bilans. Myślę, że walka będzie w miarę wyrównana. A kto wygra? Kurwa, nie umiem tego wytypować. Naprawdę nie umiem tego wytypować. Nie zdziwię się wcale, jeśli wygra Cassiusz. Wcale się nie zdziwię i z dostępnych mi informacji... Może nie powinienem tego mówić. I to na 80% nie jest Farmazon, co zaraz powiem. Norman nie za bardzo przykłada się ostatnimi czasy do treningów i ponoć do Gamrota też się za bardzo nie przykładał. Stąd to niezrobienie wagi. Więc obstawiam, że on oleje tego Cassiusza troszeczkę. No jeśli go oleje, to może się przejechać.